p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Według mnie kadencja jest dość udana. Inwestycje, które są prowadzone przez Urząd Miasta, uważam, że są trafione, że to sprzyja prorozwojowi miasta, chociażby ten most, który tak jest krytykowany w mieście, chociaż może teraz już mniej, bo na początku było bardzo dużo krytyki, a teraz już się tak nie mówi. Nawet sam staram się niektóre osoby wyprowadzić z tego błędu, że po co ten most donikąd, a jednak to w przyszłości tamta strona Sanu się rozwinie może i może się o Sanoku się będzie mówić, tak jak mówi się Warszawa prawobrzeżna i lewobrzeżna. Może i u nas tak kiedyś będzie, no, za paręnaście lat. Co do innych inwestycji, które są prowadzone przez miasto, to czy te remonty szkół, która jest w tej chwili szkoła remontowana na numer 2 podstawowa, szkoła numer 8 Duna Sobieskiego i na naszej dzielnicy żłobek na Wojtostwie, tak. No ja uważam, że to jest też fajne, są roboty do zrobienia, bo wiem, jak tam w tym żłobku moje dzieci również chodziły, to tam okropnie to wszystko wyglądało, tak staroświecko można powiedzieć, a teraz jak będzie to odbudowane, to na pewno będzie dużo lepiej i przyjemniej tym dzieciom będzie w tym żłobku. Uważam, że to również jest trafiona propozycja, którą miasto złożyło. A czy wśród tych pozytywnych inwestycji, które pan w ten sposób właśnie ocenia, pojawiły się jakieś rzeczy, które pana nie zadowalają, bądź też głosy mieszkańców właśnie takie krytyczne? No już tu jak napomknąłem odnośnie tego mostu, że to były dość sporo krytyki było. Są takie krytyczne, ja już osobiście odbieram i otrzymuję czasami telefony, odnośnie remontu dróg. No trochę są, tak można powiedzieć, trochę w powolnym tempie są robione. Byłoby lepiej, gdyby były szybciej robione, bo to takie rozwlekłe budowy, takie jak na przykład obecnie Cegielniana, może ja to teraz sobie nie przechlebię sobie opinii pozytywnej, ale są tam mieszkańcy, że ta budowa długo trwa i samochody dojeżdżające na tą budowę tej drogi jeżdżą popod blok, na przykład popod blok Sadowa 13, gdzie popod same okna jeżdżą i to mieszkańcy się skarżą, że okna nie mogą otworzyć, jest huk, trzask, no i strasznie się ta droga zniszczyła, a to by droga taka była tylko dla samochodów osobowych, bez podłoża. No to jest trochę, uważam, że chociaż mam nadzieję, że wykonawca po zakończeniu budowy tej drogi na Cegielnianej i zrobi porządek to, co zniszczył na tej drodze. A jeszcze kwestia zadłużenia miasta. Był dzisiaj temat podnoszony przez opozycję. Proszę powiedzieć, czy to zadłużenie pana zdaniem to jest powód do zmartwień? Ponad 130 milionów. No ja myślę, że aż tak, oczywiście dalej to jest moje zdanie. Uważam, że to nie jest aż tak duże zadłużenie, z którego byśmy nie mogli wyjść, bo to jest... Bo zadłużenia muszą być, trzeba brać kredyty, bo inaczej się nie będzie inwestować w miasto, nie będzie się miasto rozwijać. Jak będziemy tylko siedzieć sobie, czekać sobie, brać dietę, tak powiem kolokwialnie, a nic nie robić, bo pieniędzy się nie ma za wiele w budżecie, i wtedy się nic by nie robiło, a skoro jakiś kredyt się weźmie, to i można coś zrobić. I wtedy to jest zadłużenie, no trudno, to tak cały świat na tym żyje. Zbliżają się kolejne wybory samorządowe. Czy jest pan przygotowany? Czy wziąłby pan udział na przykład w debacie, gdyby taką propozycję pan otrzymał na swoim osiedlu? No, zbliżające się wybory. No, oczywiście kandyduję do tych obecnych wyborów, które będą teraz. Oczywiście ja jestem jeszcze również przewodniczącym zarządu dzielnicy Wójtostwo i często się spotykamy z mieszkańcami, mieszkańcy przychodzą do nas, także taka debata... A z innymi kandydatami? No z kandydatami nie związanymi i nie z problemami, które przychodzą do dzielnicy,
Oczywiście też, jakby była taka ogólna, oczywiście mogę się przyłączyć i jakieś te swoje dosłowne 3 grosze mogę wtrącić i coś podpowiedzieć z mojego już dość długiego stażu w samorządach. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.